Koalicji Obywatelskiej, bo teraz jest czas pracy, czas działania. Będziemy zbierać podpisy. Oddaję głos przewodniczącej Nowoczesnej, pani Katarzynie Lubnauer. Po konwencji najwyższy czas, żeby wybrać się w teren, z tym pierwszym terenem jest regionowo, ale takie same spotkania są w różnych miastach, gdzie kandydaci zbierają podpisy pod listami naszych kandydatów. Koalicja Obywatelska to szansa dla Polski, to szansa na przyszłość Polski, ponieważ jesteśmy nadzieją na to, że samorząd pozostanie samorządem. Polska albo będzie samorządowa, albo nie będzie jej wcale. Tutaj w regionowie pokazujemy, że Polska lokalna jest dla nas ważna. My zaczynamy nie w Warszawie, nie w dużym mieście, ale właśnie w takim mieście, w którym żyje większość Polaków. Szanowni Państwo, te wybory samorządowe będą miały fundamentalne znaczenie. Będą miały fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o przyszłe lata, o dekady, o pokolenia. Bo one będą impulsem energii, pozytywnej energii po to, abyśmy w 2019 roku odsunęli PiS od władzy. Ola Bednarek, przewodnicząca Koła Nowoczesnej w Legionowie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cieszę się bardzo, że Koalicja Obywatelska w Legionowie się zawiązała, ponieważ ja i nasz partner nie ukrywamy, że nasze rozmowy były trudne, ale owocne. Startuje nas z Legionowa i okolic, głównie zasilamy listę powiatową w Koalicji Obywatelskiej. Zachęcamy do głosowania na nas. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy nowocześni. Dlatego, że jesteśmy świeży w polityce, dlatego, że mieszkamy tutaj i znamy problemy ludzi. Jednocześnie wiemy, że bardzo istotne jest, aby PiS również w naszym powiecie nie wziął po prostu więcej niż ma, bo my mamy szczęście bycia powiatem i miastem liberalnym. Natomiast zawsze istnieje ryzyko, że PiS weźmie więcej, więc robimy wszystko, żeby tak się nie stało. Wychodzimy poza swoją strefę komfortu, wychodzimy do państwa i chcemy pokazać, że mamy wartości, w które warto inwestować i warto nas wybrać.